Eligiusz Mich został ponownie wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie ostrowieckim. W minioną niedzielę w hotelu Akademia odbył się zjazd wyborczy Platformy Obywatelskiej, podczas którego wybierano władze struktur powiatowych partii. Powinienem, parafrazując Winstona Churchilla, obiecać Wam pot, krew i łzy w tym okresie, który nas teraz czeka. I to Wam obiecuję, ale obiecuję Wam też, myślę, wiele sukcesów. W zjeździe Platformy Obywatelskiej w Ostrowcu udział wzięło 71 delegatów z 11 kół działających na terenie powiatu ostrowieckiego. Eligiusz Mich, podsumowując skróconą, ale prawie 4-letnią kadencję, przedstawił delegatom sprawozdanie z prac zarządu. W okresie ostatniej kadencji odbyło się 34 zebrania zarządu. To był czas, okres przełomowy w życiu ostrowieckiej Platformy. To rzeczywiście w minionej kadencji w wyniku wyborów samorządowych Platforma Obywatelska sięgnęła po władzę, współrządząc zarówno w mieście, jak i powiecie. Sytuacja Platformy w Ostrowcu jest stabilna. Dawno nie było tak spokojnej atmosfery, roboczej atmosfery. Partia ma nową siedzibę w centrum miasta, gdzie dyżury, czekając na mieszkańców Ostrowca i powiatu, pełnią radni. Struktury partii w terenie są stabilne. Mamy uwzględnionych, ujawnionych 170 członków Platformy Obywatelskiej. Jest to stan o kilkanaście osób wyższy niż 4 lata temu, pomimo tego, że przez ostatnie pół roku Rada Krajowa, Zarząd Krajowy dokonał weryfikacji członków. Zaangażowanie i aktywność Platformy pokazuje też sam zjazd na 78 delegatów wybranych w kołach. W zjeździe wyborczym uczestniczyło 71 z pełnią praw wyborczych. Ja myślę, że ona nabiera mocy i myślę, że szczyt mocy będzie za rok. Platforma rośnie w siłę w naszym mieście. Owszem, jest różnie oceniana, jeżeli chodzi o ogólnokrajowe sondaże, natomiast w naszym powiecie, w naszym mieście sądzę, że ludzie rozsądni, którzy są członkami Platformy, odgrywają coraz większą rolę i widać to zarówno po frekwencji, jak i po tym, co robimy dla nas. To ostatnie 4 lata był to czas z całą pewnością dobry dla Platformy. Na pewno nie był to czas stracony, chociażby dowód mamy w postaci wyborów samorządowych poprzednich. Ta wygłoszona ocena Platformy i przewodniczącego pokrywa się z wynikami wyborów. Właściwy człowiek na zbliżający się niełatwy polityczny czas. Kandydatura Eligiusza Micha na przewodniczącego w nowej kadencji była zresztą jedyną. Kontrkandydatów nie było. W takiej sytuacji życzylibyśmy sobie wszędzie. To oznacza, że przez ostatnie lata przewodniczący sprawdził się. Dlatego nikt nie zamierza dalej konkurować, bo po prostu jest odpowiednim kandydatem na te najbliższe lata. W wyborach tajnych za Eligiuszem Michem zagłosowało 67 delegatów. Jedna osoba była przeciw, dwie wstrzymały się od głosu. Największe wyzwania to wybory, bo rok następny to wybory do Europarlamentu, wybory samorządowe, w roku 2015 wybory do Parlamentu, do Sejmu i do Senatu. To jest to prawdziwe wyzwanie dla partii politycznej. Wcześniej 26 października wybory władz partii w regionie. Przewodnicząca partii w regionie świętokrzyskim Marzena Okła-Drewnowicz, gratulując zwycięstwa Eligiuszowi Michowi, już prosiła o poparcie.